Gdy w grudniu 1769 roku James Cook, pierwszy Europejczyk, który postawił stopę w Nowej Zelandii, przepływał w pobliżu przylądka północnego, nie miał pojęcia, że jego statek nie jest tam sam. Tuż poza zasięgiem wzroku brytyjskich marynarzy znajdował się bowiem statek francuski, kapitana Jean-François Marie de Surville. Czego Francuzi szukali na Pacyfiku? Dlaczego nagle, po 127 latach od jedynego wcześniejszego kontaktu Europejczyków z Nową Zelandią, aż dwie wyprawy dotarły do tego kraju dokładnie w tym samym czasie? I dlaczego Jean-François Marie de Surville miał tak ogromnego pecha? Dzisiaj opowiem wam o odkrywcy, o którym zapewne niewiele osób słyszało. Jego historia jest pełna zbiegów okoliczności, dramatycznych wydarzeń i zwrotów akcji. Ten odcinek jest częścią serii o odkryciach geograficznych oraz o Nowej Zelandii. Odcinki można oglądać lub słuchać w dowolnej kolejności. Zapraszam was do subskrybowania kanału, wciśnięcia dzwonka i przede wszystkim do słuchania do końca. Historia, którą dziś wam opowiem, jest na tyle nieznana, że nikt pewnie sam z siebie jej nie wyszuka, więc wasza pomoc w budowie zasięgów na pewno się przyda. Jean-François Marie de Surville urodził się w Bretanii we Francji w 1717 roku, czyli ponad 300 lat temu. Kiedy był chłopcem i miał nie więcej niż 10 lat, dołączył do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej i pływał na statkach handlowych wokół Indii i Chin. Kariera morska w tak młodym wieku może dzisiaj szokować, ale wtedy nie była niczym niezwykłym. A już zwłaszcza zważywszy na to, że wuj jego matki był jednym z dyrektorów tej handlowej kompanii. W każdym razie, gdy de Surville skończył 23 lata, miał już 13 lat doświadczenia na morzu. Ale wtedy wybuchła wojna o sukcesję austriacką, w której wzięła też udział Francja. De Surville wstąpił do marynarki wojennej i w jej szeregach spędził kolejne 5 lat. U wybrzeży Sumatry po raz pierwszy dostał się do brytyjskiej niewoli, chociaż na szczęście po roku został z niej uwolniony. Potem pływał po Atlantyku, na statkach, które przewoziły najpierw towary z Francji do Afryki Zachodniej, stamtąd niewolników na Karaiby, a następnie melasę z powrotem do Francji. Jako 30-latek został korsarzem, z czymś w rodzaju oficjalnej francuskiej licencji na konfiskowanie towarów z angielskich statków. Niestety miał wtedy pecha i po raz drugi dostał się do niewoli, ponownie schwytany przez Brytyjczyków. W końcu trafił jednak z powrotem do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. I znowu, tym razem już jako oficer, pływał w rejsy handlowe do Chin oraz francuskich posiadłości na Oceanie Indyjskim. Ożenił się w wieku 33 lat i miał także dwóch synów, ale w domu bywał niezwykle rzadko, a większość swojego życia spędził na morzu. Kiedy wybuchła kolejna wojna, tym razem 7-letnia, powrócił znowu do marynarki wojennej i był dowódcą okrętów na Oceanie Indyjskim. Został też wtedy ranny podczas bitwy morskiej z Brytyjczykami przy wschodnim wybrzeżu Indii. Gdy wojna już się skończyła i de Surville płynął z powrotem do Francji, w okolicach Kapsztadu natrafił na wielką burzę. Okręt rozbił się o przybrzeżne skały lub według innego źródła osiadł na mieliźnie. Na szczęście cała załoga oraz pasażerowie przeżyli, co przypisuje się przede wszystkim odwadze i umiejętnościom kapitana. Wkrótce, już znowu w cywilu, de Surville dołączył po raz trzeci do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Miał już 48 lat i cieszył się dużym uznaniem jako wybitnie doświadczony dowódca i żeglarz. Miał opinię bardzo odważnego człowieka, a zarazem takiego, który w obliczu kryzysu i nagłych problemów potrafi działać na chłodno i kompetentnie. Ponownie pływał po Oceanie Indyjskim, głównie wzdłuż wschodniego wybrzeża Indii. Przez pewien czas sprawował też funkcję gubernatora Pondicherry, głównej francuskiej kolonii w Indiach, i był też członkiem zarządu francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Niemniej wkrótce jego kompania zaczęła tracić swe wpływy w Indiach. Handel nie był już tak opłacalny, zyski były niewielkie, więc szefowie kompanii zaczęli szukać nowych możliwości handlowych w innych rejonach świata. Myślano o Filipinach, choć tak naprawdę najbardziej kuszące byłoby coś innego. Od wieków geografowie podejrzewali, że na półkuli południowej znajduje się wielki, nieznany kontynent.
Legendy o jego bogactwie przemawiały do wyobraźni. Według tych podań nieznany ląd miał być pełen złota, zasobów i przypraw. Realne poszukiwania tej legendarnej krainy trwały już ponad 100 lat, a głównym niezbadanym obszarem, na którym taki ląd wciąż mógłby istnieć, pozostawał południowy Pacyfik. Niektóre wyprawy odnosiły w tych poszukiwaniach częściowe sukcesy. Na przykład holenderski kapitan Abel Tasman odkrył na wschód od dzisiejszej Tasmanii nieznane wybrzeże, które mogło być częścią Terra Australis, a które nazwano Nową Zelandią. Natomiast prawie pół wieku później ląd w innym miejscu dostrzegł angielski korsarz Edward Davis. Mogła to być część kontynentu lub duża wyspa. Davis zobaczył wybrzeże na horyzoncie, ale nie zbadał tego lądu dokładniej, choć opowiadał później o jego istnieniu w wielu portowych tawernach. Mógł także kłamać, bo podobno był z tego znany. W każdym razie opowieści o tej krainie na nowo rozpaliły wyobraźnię żeglarzy i kupców, liczących na handel, zasoby oraz krociowe zyski. Ziemię Davisa, bo tak nazwano ten nowy ląd, lokalizowano najczęściej na zachód od Peru, choć tak naprawdę nikt nie wiedział dokładnie, gdzie się ona znajduje. I tu rozpoczyna się właśnie historia niezwykłej wyprawy, która zawiodła naszego bohatera na krańce świata. W roku 1768 Dussurville w jednym z portów nad Oceanem Indyjskim usłyszał niezwykłą plotkę. Podobno rok wcześniej brytyjski kapitan Samuel Wallis dopłynął do nieznanego wcześniej bajecznie bogatego lądu na Pacyfiku. Dziś wiemy, że była to prawda, chociaż nie była to ziemia Davisa. Wallis odkrył Tahiti, położone o wiele bardziej na zachód, o czym opowiadałem w odcinku o Tupai i Kuku. Po krótkim spięciu z Tahitańczykami i demonstracyjnym użyciu dział okrętowych, brytyjska załoga została przyjęta tam po królewsku. Gdy Wallis dopłynął potem do portów w Batawii oraz Kapsztadzie, jego marynarze chętnie opowiadali w tawernach każdemu, kto tylko chciał słuchać, o rajskiej wyspie, którą odkryli, obfitej w żywność, piękne kobiety i wszelkie bogactwa. Od tego momentu plotka przenosiła się z portu do portu i w końcu dotarła też do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Do tego czasu obrosła już jednak w wiele dodatków i wyolbrzymień. Wierzono na przykład, że Wallis dopłynął właśnie do ziemi Davisa, która być może jest częścią większego Terra Australis. A to oznaczało, że nowe możliwości handlowe oraz krociowe zyski były na wyciągnięcie ręki. Kapitan Dussurville wiedział, że ziemia Davisa to wielka szansa. Nie tylko dla Francji i francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej, ale także dla niego samego. Ale trzeba się było spieszyć, bo chrapkę na bajeczne bogactwa nowego lądu mieli oczywiście też Brytyjczycy. Trzeba było popłynąć na południowy Pacyfik, odnaleźć ziemię Davisa i założyć tam francuski przyczółek, zalążek przyszłej francuskiej kolonii i centrum francuskiego handlu. To zdanie podzielali też wspólnicy z francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej, dlatego podjęto decyzję o zorganizowaniu wyprawy. Wyprawa miała charakter prywatny. Sfinansowali ją przede wszystkim gubernatorzy dwóch kolonii francuskich w Indiach, a także sam Dussurville, który objął dowództwo. Wszyscy trzej mieli nadzieję na wymierne korzyści handlowe związane z tym przedsięwzięciem. Niemniej trzeba też dodać, że wyprawa miała w sobie coś z narodowej dumy i chęci zdobywania nowych lądów dla Francji. Aby zapewnić sobie pewną przewagę czasową i aby uniknąć brytyjskiej konkurencji, zdecydowano, że cel wyprawy musi być utrzymany w największej tajemnicy. Dlatego oficjalny plan rejsu zakładał, że jest to zwykła, rutynowa podróż handlowa z Indii na Filipiny, a potem do Chin. Rozpoczęto dwumiesięczne przygotowania, a do tej niezwykłej misji wybrano statek Saint-Jean-Baptiste, wyposażony w 36 dział, zbudowany we Francji i sprowadzony niedawno do Indii. Załoga liczyła 173 osoby, w tym wielu Francuzów, głównie z Brytanii, ale także Hindusów i ludzi pochodzących z Afryki. Prawie nikt na pokładzie, z wyjątkiem kapitana, nie znał prawdziwego celu wyprawy. I nawet oficerowie nie spodziewali się, dokąd płyną naprawdę. Wyruszyli z północnych Indii 3 marca 1769 roku. Z Chandernagore, francuskiej osady w okolicach Kalkuty, popłynęli najpierw wzdłuż indyjskiego wybrzeża do Pondicherry.
Tam de Surville wziął na pokład towary, które miały zapewnić rentowność całej wyprawie. Planował sprzedać je albo mieszkańcom ziemi Davisa, czy też Terra Australis, albo w drodze powrotnej w Manili na Filipinach, albo w Batawii na wyspie Jawa. Z Pondicherry popłynęli na wschód, przez Zatokę Bengalską. De Surville miał przy okazji zweryfikować, czy rzeczywiście, tak jak głosiły plotki, kolonie na Nikobarach założyli Duńczycy. Ale silne, niekorzystne wiatry zagnały go na południe, także odpuścił ten drugorzędny cel i popłynął w stronę cieśniny Malakka. Pod koniec czerwca uzupełnili zapasy, a kapitan został tam ciepło przyjęty przez holenderskiego gubernatora. Do spięcia doszło dopiero wtedy, kiedy do portu wpłynął statek brytyjski, a jego oficerowie zarzucili Francuzom, że tak naprawdę płyną zapewne na Wyspy Korzenne, gdzie monopol handlowy mieli Holendrzy. Niemniej de Surville twierdził uparcie, że jest inaczej. Płyną na Filipiny i do Kantonu. I rzeczywiście, zgodnie z tym planem, po wypłynięciu z Malakki skierowali statek na północny wschód. Także załoga nadal wierzyła, że płyną do Chin. Do Kantonu mieli już zresztą dotrzeć niedługo, najwyżej za kilka dni, a potem wrócić do Indii mniej więcej tą samą trasą. I właśnie wtedy, na wodach pomiędzy Chinami a wyspą Luzon na Filipinach, kapitan zmienił ich los po raz pierwszy. Nakazał skręcić na południowy wschód i obwieścił załodze, że tak naprawdę płyną zupełnie gdzieś indziej. Dla marynarzy musiał to być prawdziwy szok. Możemy się tylko domyślać, ile ostrych, żeglarskich przekleństw przetoczyło się wtedy przez pokład i czego załoga życzyła kapitanowi. W końcu pisali się na rejs handlowy do Chin i szybki powrót do domu, a nie na długą, niebezpieczną wyprawę w nieznane, z której z dużym prawdopodobieństwem mogli już nigdy nie wrócić. Dlatego, gdy Saint-Jean-Baptiste przybył do jednej z wysepek na archipelagu Batanes pomiędzy Tajwanem a Filipinami, by uzupełnić zapasy, kilku członków załogi po prostu uciekło ze statku. Kapitan wydawał się jednak tym nie przejmować. W zastępstwie za utraconych członków załogi nakazał swym ludziom porwanie 3 rosłych tubylców. I jak się miało jeszcze okazać, nie było to jedyne porwanie w czasie całej podróży. Kiedy zapasy zostały uzupełnione, a świeża woda kołysała się w beczkach, de Surville kazał odbić od brzegu i wypłynąć na pełne morze, ku nieznanym krainom. Mijały tygodnie. Płynęli na południowy wschód. Wokół był tylko ocean, a każdy kolejny dzień wyglądał niemal dokładnie tak samo. Ale już wtedy zaczęły się pierwsze kłopoty. Nie natrafili na żadną wyspę, więc nie mogli po raz kolejny uzupełnić zapasów, a świeże owoce oraz warzywa, które wzięli na pokład na wyspach Batanes, szybko się kończyły. De Surville z przerażeniem obserwował, jak jego żeglarze jeden po drugim zaczynali chorować na szkorbut i to znacznie wcześniej niż przewidywał. Wypadały im zęby, krwawiły dziąsła, jęczeli z bólu, a rany nie chciały się zagoić. Popadali w depresję i nie jeden prawdopodobnie myślał o wyskoczeniu za burtę. Wszystko to powodował brak witaminy C, a najlepszym sposobem na walkę z chorobą było uzupełnienie zapasów o świeże warzywa oraz owoce. Ale przebyli już wielki dystans, ponad 5000 km od północnych Filipin, a żadnej wyspy, na której mogliby je zdobyć, nie było widać. De Surville miał jednak nadzieję, że wkrótce ich los się odwróci. Wiedział, że gdzieś na wschód od Nowej Gwinei musi znajdować się jakiś ląd. 200 lat wcześniej hiszpański żeglarz Alvaro de Medina de Neira odkrył w pobliżu rozległy archipelag, który nazwał Wyspami Salomona, ale od tej pory tylko 2 europejskie wyprawy zdołały dotrzeć do niektórych z tych wysp, a ich dokładne pozycje nadal nie były szeroko znane. Na szczęście jednak 7 października, po 7 miesiącach od wyruszenia z Indii, marynarze z Saint-Jean-Baptiste dostrzegli w oddali ląd. Była to wyspa Santa Isabel, której prawdopodobnie żaden Europejczyk nie widział od 200 lat. De Surville wysłał łodzie na brzeg z zadaniem zdobycia wody, świeżych owoców i warzyw. Przeprowadzono też ceremonię przejęcia wyspy dla Francji i rozpoczęto poszukiwanie żywności. Ale sytuacja szybko stała się bardzo groźna. Na wyspie mieszkali tubylcy, którzy wyraźnie nie mieli ochoty na odwiedziny.
Na Francuzów posypał się grad kamieni, kilku zostało rannych, a jeden z nich zginął, przebity włócznią. Po pierwszym szoku Francuzi odpowiedzieli ogniem. Jeden po drugim, zaskoczeni wyspiarze, nieznający potęgi europejskich muszkietów, padali martwi od kul. Zginęło około 30 tubylców, a Francuzi wrócili na statek bez owoców i warzyw. Schwytali za to jednego z tubylców, mniej więcej 15-latka, który dołączył na statku do trójki porwanych wyspiarzy z wysp Batanes koło Filipin. Tu warto zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie kapitan porywał tubylców z prawie wszystkich miejsc, które odwiedził. Pewności nie mamy, ale według niektórych źródeł czynił to głównie po to, by móc od nich zebrać informacje o ich rodzimych archipelagach. Mieli nauczyć się francuskiego, popłynąć do Francji albo do Indii francuskich i opowiedzieć o zwyczajach swych ludów oraz zasobach wysp. Potem podobno mieli być odwiezieni z powrotem na swoje archipelagi i działać jako tłumacze i pośrednicy, choć ile w tym prawdy ciężko ocenić. W sumie w pobliżu wyspy Francuzi spędzili około 10 dni. To niby sporo, ale wystarczających ilości zapasów nie udało się zdobyć, a dłuższe przebywanie w tym miejscu groziło dalszym rozlewem krwi. Płynęli więc dalej, na południowy wschód, szukając innego miejsca do lądowania i odkrywając kolejne wyspy archipelagu. Ale za każdym razem, gdy podpływali do jakiejś wyspy, skalisty brzeg, rafy albo ataki tubylców skutecznie im to uniemożliwiały. W końcu dotarli już do ostatniej wyspy, ale i tam nie dopisało im szczęście. Saint-Jean-Baptiste odpłynął z wysp Salomona bez wystarczającej ilości świeżych zapasów i z nadal chorą załogą. Morale na statku było już bardzo złe. Marynarze jeden po drugim umierali na szkorbut oraz na jakieś nieznane im wówczas tropikalne choroby. Na domiar złego statek zaczął przeciekać. Płynęli przez morza prawie zupełnie nieznane. Południowy Pacyfik na mapie świata był w dużej mierze wciąż białą plamą i zapuściło się tam do tej pory bardzo niewielu europejskich żeglarzy. Sytuacja na statku była coraz bardziej tragiczna, a losy załogi oraz całej wyprawy mogłoby uratować jedynie odkrycie jakiegoś nowego lądu. I tutaj los zadrwił z kapitana Jean-François-Marie de Surville, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz. Zupełnym przypadkiem kapitan obrał kurs niemal dokładnie na dużą, nieznaną wówczas Europejczykom wyspę, którą dziś nazywamy Nową Kaledonią. Do dziś nie wiadomo, jakim cudem Francuzi przepłynęli tuż obok i nie zauważyli jej brzegów. Czy przepłynęli w nocy? Czy podniosła się mgła? Czy marynarze zasnęli na wachcie? Cokolwiek się wydarzyło, to żaden z Francuzów nie miał pojęcia, że tuż poza zasięgiem wzroku jest wyspa, której tak rozpaczliwie wtedy potrzebowali. Sytuacja pogarszała się z każdym dniem. Właściwie pozostała już tylko jedna opcja ratunku, ale związane z nią było ogromne ryzyko. Na pokładzie Saint-Jean-Baptiste znajdowały się kopie map, które holenderski odkrywca Abel Tasman naszkicował 127 lat wcześniej. W 1642 roku w poszukiwaniu Terra Australis Tasman zapuścił się daleko na wschód od odkrytej przez siebie ziemi Van Diemen'a, czyli dzisiejszej Tasmanii, i odkrył zachodnie wybrzeże jakiegoś lądu, który później kartografowie nazwali Nową Zelandią. Jak pewnie pamiętacie z innych odcinków, to nie była udana podróż. Ląd był zamieszkały przez wojowników. Jeszcze na morzu do statków podpłynęli tubylcy i staranowali szalupę, zabijając kilku Holendrów. Nikt z załogi Tasmana nie zszedł nawet na ląd. Holendrzy wrócili do domu z jak najgorszą opinią o tym miejscu, a po wyprawie pozostały jedynie mapy fragmentów wybrzeża oraz budzące grozę legendy o strasznej wyspie pełnej agresywnych tubylców. W dużej mierze właśnie dlatego przez następne 127 lat żaden europejski statek nie zbliżył się nawet do brzegów Nowej Zelandii. W obliczu szkorbutu de Surville nie miał już jednak wielkiego wyboru. Kalkulował, że mimo niebezpieczeństwa, które czeka na niego w Nowej Zelandii, lepiej zaryzykować i tam popłynąć niż zginąć na morzu. Tym bardziej, że nadal było całkiem prawdopodobne, że może go to przybliżyć do realizacji celów wyprawy. Nowa Zelandia mogła być przecież częścią Terra Australis, a nawet jeżeli nie, to po regeneracji w tym miejscu mógłby wyruszyć dalej na wschód w poszukiwaniu ziemi Davisa.
Niemniej kapitan nie mógł już teraz pozwolić sobie na błąd. Musiał mieć pewność, że nie przeoczy i nie ominie brzegów Nowej Zelandii, co wcale nie było proste. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach o błędy w lokalizacji punktów na morzu było niezmiernie łatwo. Z szerokością geograficzną nie było większych problemów, bo można ją było wyznaczyć na przykład na podstawie pomiarów położenia Słońca. Problem był za to z wyznaczeniem długości geograficznej, bo wszystkie używane wtedy metody wciąż były niedoskonałe. Dlatego zarówno współrzędne Nowej Zelandii zapisane przez Abla Tasmana, jak i pozycja statku mierzona przez Du Surville mogły być obarczone błędem. Kapitan znalazł ciekawe wyjście z tej sytuacji i w związku z tym obrał dość niecodzienną trasę. Najpierw popłynął daleko na południe, nawet cofając się lekko na zachód, aż do momentu, gdy jego statek znalazł się na tej samej szerokości geograficznej, którą Tasman określił dla Nowej Zelandii. Potem skręcił na wschód i płynąc wzdłuż ustalonego równoleżnika, miał teraz pewność, że niezależnie od błędów w wyznaczaniu długości geograficznej, w którymś momencie musi trafić na ląd. Przy okazji sprzyjały mu też silne zachodnie wiatry. I chociaż było to bardzo sprytne, to jednak znowu kapitan miał potwornego pecha, tak jak w przypadku Nowej Kaledonii. Nietypowa kanciasta trasa spowodowała, że Saint-Jean-Baptiste jako pierwszy europejski statek przepłynął prawie całe Morze Koralowe i znalazł się bardzo blisko Australii, której wschodnie wybrzeże było jeszcze wówczas Europejczykom nieznane. Na niebie pojawiły się ptaki, a marynarze podobno zgłaszali już nawet, że czują zapach ziemi. Ale kapitan, nie mając pewności co do istnienia w tym miejscu lądu i wiedząc, że jakieś 2000 km dalej na wschód na pewno znajduje się brzeg Nowej Zelandii, wolał nie ryzykować i skręcił na wschód. Choć gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie dotarłby do Australii w ciągu 2 dni, zdobywając sławę odkrywcy oraz żywność dla swojej załogi. Podróż trwała już 9 miesięcy. Nastroje były ponure. Większość załogi była poważnie chora lub nawet niemal umierająca. Zdrowych ledwo wystarczało do pracy. Prawie każdego dnia ciała zmarłych były wyrzucane do morza, a ich nazwiska zapisywane w pokładowym dzienniku. Stracono już 54 osoby, prawie 1/3 załogi. Do tego statek przeciekał, a żagle oraz olinowanie wymagały poważnych napraw. Aż w końcu, krótko po 11, 12 grudnia 1769 roku, z pokładu Saint-Jean-Baptiste zauważono ziemię, wysokie wzgórza północnej części Nowej Zelandii. Ci, którzy mogli się jeszcze ruszać, wylegli na pokład i spoglądali na długo wyczekiwany ląd. Kiedy zbliżyli się bardziej do jego brzegów, była już noc, ale to pozwoliło im jeszcze lepiej zorientować się w sytuacji. Widzieli dziesiątki świateł, ognisk rozpalonych na plażach oraz na wzgórzach, a zatem ten fragment lądu był zamieszkały i to dość gęsto. Za dnia kapitan przyjrzał się dokładnie pobliskim brzegom, ale uznał to miejsce za niegościnne, nieodpowiednie do lądowania i kotwiczenia statku. I nic dziwnego. Zachodnie wybrzeże Wyspy Północnej, zwłaszcza w tym miejscu, do którego dotarli, jest dzisiaj znane z bardzo silnego wiatru, potężnych fal oraz skał, o które łatwo roztrzaskać statek. Du Surville, zaznajomiony ze szkicem wybrzeża, który ponad 100 lat wcześniej wykonał Tasman, wiedział jednak, że jakieś 250 km dalej na północ powinien znajdować się Cypel, być może najbardziej na północ wysunięta część lądu. Gdyby udało się go opłynąć, być może po drugiej stronie, mogliby znaleźć jakąś spokojną zatokę, osłoniętą przez wzgórza od porywistych zachodnich wiatrów. I właśnie dlatego postanowił popłynąć na północ, chociaż nie było to proste, bowiem kierunek wiatru akurat wybitnie temu nie sprzyjał. W dodatku wkrótce dopadł ich sztorm. Morze było wzburzone, fale co rusz uderzały w pokład. Wiatr był tak silny, że zaczął spychać Saint-Jean-Baptiste prosto na skały w kierunku wybrzeża, a spora część żagli została porwana. Kapitan usiłował uniknąć zagłady statku, wykonując gwałtowne manewry i płynąc zygzakiem, a cała walka z żywiołem trwała przez kilka dni. Podobno manewry Saint-Jean-Baptiste i wysiłek załogi były wręcz heroiczne i były dowodem wybitnych umiejętności żeglarskich. Na szczęście udało uniknąć się najgorszego. W końcu burza zaczęła słabnąć, wiatr nieco zmienił kierunek i statek mógł pożeglować na północ.
Wkrótce dotarli w okolice przylądka Mary Van Diemen, nazwanego tak przez Tasmana podczas jego wyprawy. Ponieważ była już noc, a kapitan nie chciał płynąć w ciemności tak blisko brzegu, nakazał przeczekać tutaj kolejne godziny. Rankiem ruszyli dalej, dostrzegli Wyspy Trzech Króli i skręcili na wschód, opływając w ten sposób najbardziej na północ wysunięty fragment Nowej Zelandii. I tu miał miejsce absolutnie niezwykły przypadek, choć wiemy to dopiero post factum. Gdy Saint-Jean-Baptiste mijał przylądek północny, nikt na pokładzie nie miał pojęcia, że po tych samych wodach żegluje inny europejski statek, Endeavour, którym dowodził brytyjski oficer James Cook. Cook przybył do Nowej Zelandii 6 października, na 2 miesiące przed Francuzami. Opowiadałem o tym w 2 filmach, także serdecznie później na nie zapraszam, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. W każdym razie, mówiąc bardzo skrótowo, po kilku krwawych, tragicznych starciach z Maorysami, doszło tam do sytuacji niezwykłej. Na pokładzie Endeavour znajdował się pewien Polinezyjczyk o imieniu Tupaya, który chociaż pochodził z wyspy odległej od Nowej Zelandii o jakieś 4000 km, ku zaskoczeniu wszystkich potrafił się porozumieć z Maorysami w swoim własnym języku. Co więcej, Maorysi wzięli go, i to nie bez powodu, za wybitnego arcykapłana pochodzącego z ojczyzny ich przodków. Dzięki temu od tego momentu podróż Cooka stała się o wiele łatwiejsza, a Maorysi zazwyczaj zachowywali się przyjaźnie w stosunku do jego załogi. Cook zbadał najpierw część wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej, a potem podążył na północ, aby opłynąć wystającą część wyspy i dostać się na zachodnie wybrzeże. Nie wiem, jak to interpretować, ale jakiś dziwaczny przypadek czy też zrządzenie losu sprawiło, że dokładnie w tym samym czasie bardzo podobną trasą, tylko w przeciwnym kierunku, płynął Saint-Jean-Baptiste, kapitana Jean-François-Marie du Surville. Obaj odkrywcy walczyli zresztą z tą samą burzą. Gdy statek francuski walczył z nią po zachodniej stronie półwyspu, brytyjski Endeavour w tym samym czasie zmagał się z nią po jego wschodniej stronie. Gdy burza ucichła, statki zaczęły płynąć na swoje spotkanie, choć nikt w tym czasie nie był tego świadomy. Do spotkania jednak nie doszło, choć było naprawdę blisko. Ani na jednym, ani na drugim statku nie dostrzeżono znajomego widoku europejskich żagli. Czasami tłumaczy się to trudnymi warunkami na morzu, a nawet sztormem, z którym także i wtedy, w kilka dni po poprzedniej burzy, mieli zmagać się obaj odkrywcy. Przyznaję, że dla historii byłoby to o niebo lepsze, bo mógłbym tutaj opowiedzieć o falach i grzmotach i statkach mijających się niemal o włos. Ale w rzeczywistości, według zapisów w dziennikach, pogoda tego dnia była już całkiem dobra. Sztorm ucichł, wiał lekki wiatr, a widoczność była dość przyzwoita. Jak blisko siebie znalazły się oba statki? By to ustalić, trzeba porównać wpisy w dziennikach okrętowych. A nie jest to proste, bowiem istnieją tu 2 główne problemy związane z datami. Po pierwsze, w tych czasach na morzu używano podobno 2 różnych rodzajów dat. Normalnej daty cywilnej, w której doba rozpoczyna się o północy, i daty morskiej, w której doba rozpoczyna się o 12 w południe. Po drugie, Cook popłynął z Europy na zachód, przez Atlantyk oraz Pacyfik, a zatem minął w pewnym momencie to, co dzisiaj nazwalibyśmy linią zmiany daty. W czasach nam współczesnych, zapewne po jej minięciu, zmieniłby datę w swoim dzienniku o 1 dzień, ale wtedy jednak tego nie zrobił. Kombinacja tych 2 czynników prowadzi do pewnych trudności w ustaleniu wzajemnych pozycji statków, bo daty odczytywane wprost z okrętowych dzienników oraz prywatnych zapisków ludzi na pokładzie są mylące. Niemniej po pewnej korekcie można jednak ustalić położenie tych statków w czasie i wszystko wskazuje na to, że najkrótsza odległość pomiędzy nimi wynosiła około 30 mil morskich. Podobno gdyby wynosiła 20, z bocianich gniazd każdego z tych statków można by dostrzec maszty drugiego żaglowca. Niemniej fakt, że były tak blisko, jest bardzo dziwnym, zastanawiającym przypadkiem. Podobnie niezwykłym jak ten dotyczący Tupai. Bo przecież obaj odkrywcy nie wiedzieli o sobie nawzajem. Obaj nie planowali pierwotnie podróży do Nowej Zelandii i w dodatku dotarli tam płynąc w odwrotnych kierunkach. Francuzi na wschód, a Brytyjczycy na zachód. Od podróży Tasmana, który dotarł do tego archipelagu 127 lat wcześniej, żaden europejski statek nie zbliżył się nawet do Nowej Zelandii. A teraz nagle, niemal w tym samym miejscu i czasie, pojawiły się 2.
Gdyby Francuzi nie przeczekali nocy koło przylądka Marie Van Diemen, tylko płynęli dalej, bardzo możliwe, że nazajutrz dostrzegliby statek Cooka. Ciekawe, jak wyglądałoby ich spotkanie. Czy Brytyjczycy pomogliby schorowanej załodze francuskiego statku? A może któryś ze statków użyłby swoich armat? Jakie wskazówki odnośnie Nowej Zelandii i Maorysów przekazałby Cook Francuzom? I jak mogło to wpłynąć na dalszy ich los? Od odpowiedzi na te pytania dzieliło nas około 10 mil morskich. Ciekawy jest także fakt, że po tym jak w Nowej Zelandii przez kilka wieków mieszkali wyłącznie Maorysi, w roku 1769 nagle odwiedzili ją ludzie z wielu różnych rejonów świata. Na statku Saint-Jean-Baptiste byli przecież Francuzi, Hindusi, mieszkańcy Afryki, wysp Salomona i wysp Batanes, położonych między Tajwanem a Filipinami. Na statku Cooka z kolei znajdowali się Brytyjczycy, Szwed Daniel Solander i oczywiście Tupaja, pochodzący ze wschodniej Polinezji. Gdy de Surville znalazł się po wschodniej stronie półwyspu, zobaczył dużą zatokę, ale ta okazała się jednak zbyt wietrzna. Dlatego popłynął jeszcze kawałek dalej i w końcu odnalazł miejsce odpowiedniejsze do kotwiczenia statku. Nazwał je Zatoką Luriston, na cześć gubernatora Pondicherry, czyli francuskiej kolonii w Indiach. Nie wiedział rzecz jasna, że 8 dni wcześniej zatokę widział już Cook i nadał jej wtedy dość zabawną nazwę. Cook w tamtym czasie szukał sposobu na przedostanie się na zachodnie wybrzeże. Dlatego szukając potencjalnej cieśniny, badał każdą napotkaną zatokę, z której mogła prowadzić droga wodna na zachód. Kiedy zobaczył ten konkretny kawałek wody, widział wyraźnie, że żadnej cieśniny w tym miejscu nie ma. Dlatego zapisał w dzienniku Doubtless a Bay, czyli po polsku niewątpliwie zatoka. Potem zostało to przekształcone już w nazwę własną, Doubtless Bay, czyli w przybliżeniu niewątpliwa zatoka. Ale ponieważ pogoda się pogarszała, a wiatr wiał akurat w niekorzystnym kierunku, Cook nie wpłynął do tej zatoki i po prostu popłynął dalej na północ. Na marginesie dodam tu jeszcze, że według jednej z maoryskich tradycji, to właśnie do tej zatoki dotarł legendarny Coupé, czyli pierwszy Polinezyjczyk, który odkrył Nową Zelandię jakieś 500 lat wcześniej. Szczegóły znajdziecie w osobnym odcinku pod tytułem Skąd się wzięli Maorysi? Kiedy 8 dni po wizycie Cooka do tej samej zatoki przypłynął statek francuski, pogoda była już znacznie lepsza, a miejsce pod kątem geograficznym wydawało się idealne na dłuższy postój. Mimo to, de Surville oraz pozostali oficerowie byli pełni najgorszych obaw. Znali dobrze relacje Tasmana z jego podróży, o wrogich, agresywnych tubylcach i od dawna dyskutowali, jaką postawę powinni przyjąć wobec mieszkańców wyspy. Niemniej, wobec uszkodzeń statku i chorób obok pojawiła się pierwsza tubylcza łódź z 5 albo 6 Maorysami. Wyglądali na bardziej zaciekawionych niż wrogich, co dla Francuzów było pierwszą oznaką tego, że może nie będzie tak źle. Dokonano wymiany perkalu, czyli tkaniny produkowanej w Indiach, na świeże ryby i skorupiaki. Niedługo później do statku podpłynęły 3 łodzie i znowu dokonano podobnej wymiany. Wreszcie Francuzi zaprosili na pokład maoryskiego wodza, a ten przystał na propozycję. Został zabrany do sali narad, gdzie de Surville przyjął go z honorami i podarował mu spodnie oraz europejski płaszcz. Wódz odpowiedział podobnym gestem i podarował kapitanowi swój własny płaszcz maoryski, zrobiony z psiej skóry. Warto tu dodać na marginesie, że w tamtym czasie w Nowej Zelandii były obecne tylko 2 gatunki ssaków lądowych – szczury polinezyjskie i właśnie psy polinezyjskie, sprowadzone na wyspy przez przodków Maorysów. A posiadanie płaszcza z ich skóry było oznaką wysokiego statusu. Gdy wódz przebywał na statku, poza zasięgiem wzroku innych tubylców przybywających w łodziach, ci wyraźnie zaczęli się niepokoić. Na szczęście, po krótkim czasie, wódz pojawił się na pokładzie wyraźnie zadowolony, a napięcie opadło. Pierwsze lody zostały więc przełamane i jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, Saint-Jean-Baptiste zakotwiczył w północnej części zatoki, w pobliżu wioski położonej na wzgórzu. W tym miejscu powstaje pytanie, dlaczego Maorysi przy pierwszym spotkaniu z francuską załogą zachowali się pokojowo, skoro zarówno pierwsze spotkanie Tasmana z ich rodakami, jak i pierwszych kilka kontaktów Cooka zakończyło się poważnym rozlewem krwi.
Oczywiście tego do końca nie wiemy, ale można postawić tu przypuszczenie, że miało to związek z plotkami o arcykapłanie, który przybył z ich dalekiej ojczyzny na pokładzie wielkiego statku. Tym człowiekiem był oczywiście Tupaja, towarzysz Kuka, a wieści o nim od kilku tygodni roznosiły się po całym wschodnim wybrzeżu, od plemienia do plemienia. Maorysi z niewątpliwej zatoki na własne oczy widzieli zresztą brytyjski statek. Kiedy Endeavor przypływał obok, Maorysi kilkoma łodziami wypłynęli mu na spotkanie, dając znaki oznaczające prawdopodobnie, że chcą handlować rybami. Cook wtedy się nie zatrzymał, ale 8 dni później do tej samej zatoki dopłynęli Francuzi i całkiem możliwe, że Maorysi potraktowali obie wizyty jako powiązane ze sobą. Jest coś wybitnie niezwykłego w tym, że ta sama grupa Maorysów ujrzała jeden po drugim dwa statki, których kapitanowie nie wiedzieli o sobie nawzajem, a które były pierwszymi europejskimi statkami w Nowej Zelandii od 127 lat. Następnego dnia po zakotwiczeniu w zatoce, kapitan wraz z kilkoma marynarzami i żołnierzami popłynęli na brzeg. A ponieważ nie mieli pojęcia o wyprawie Cooka, musieli być przekonani, że są pierwszymi Europejczykami, którzy zeszli na ląd w Nowej Zelandii. Mimo to żadna ceremonia przejęcia wyspy dla Francji nie miała miejsca. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie było do tego warunków, a de Surville nie mógł sobie pozwolić na potencjalne rozgniewanie tubylców. Gdy tylko łódź dotarła do plaży, na brzegu czekali już Maorysi. Wódz powitał ich z honorami, a oznaką wielkiego szacunku i pokojowych zamiarów były podobno wiązanki trawy oraz niewielkie gałązki, które tubylcy trzymali w rękach. Wizja agresywnych tubylców póki co na szczęście się nie sprawdziła, chociaż Francuzi nadal musieli mieć się na baczności. Następnego dnia rano de Surville ponownie popłynął ze swoimi towarzyszami na brzeg. Na plaży ponownie zastali tubylców, ale tym razem już bez gałązek pokoju, za to z pałkami i inną bronią. Wyglądali tak, jakby za chwilę zamierzali zaatakować. Na szczęście po chwili pojawił się tam też ten sam wódz, którego Francuzi już znali. Przemówił do swoich ludzi, a ci po chwili przybrali łagodniejszą postawę. Kiedy Francuzi nabrali wody do beczek i zbierali się już do powrotu na statek, wódz podobno z własnej inicjatywy wyraził chęć popłynięcia z nimi. Został zabrany do łodzi, ale gdy tylko łódź odbiła od brzegu, tubylcy z plaży zaczęli krzyczeć i namawiać swojego wodza na powrót. Wódz się zawahał, ale w końcu jednak poprosił o wysadzenie na brzeg. Trzeciego dnia rano znowu doszło do pewnych nieporozumień. Gdy Francuzi po raz kolejny wylądowali na plaży, Maorysi znowu zachowywali się niespokojnie. W końcu w pobliżu zebrało się coś w rodzaju miejscowej rady, która prawdopodobnie miała rozstrzygnąć, jaką strategię należy przyjąć wobec przybyszów. Obradowano przez pół godziny. Wreszcie wódz zamknął dyskusję, podszedł do kapitana i z pełnym szacunkiem wykonał gest Hongi, czyli dotknął swym czołem i nosem czoło i nos Francuza, symbolicznie przekazując mu tym sposobem pozdrowienie i tchnienie życia. De Surville odpowiedział, przekazując wodzowi prezenty, toporek, beczkę i wiadro. I od tej pory stosunki Francuzów z Maorysami były już całkiem dobre. Dla kapitana francuskiego statku kluczowy był teraz problem szkorbutu. Większość załogi strasznie cierpiała, a sprawą najwyższej wagi było zdobycie świeżych owoców i warzyw. I to się na szczęście udało. Wódz pokazał im źródło wody oraz jadalne rośliny, jedną o smaku rzeżuchy, a drugą o smaku selera. Udało mi się nawet zidentyfikować prawdopodobne gatunki tych roślin. Lepidium oleraceum z rodzaju pieprzycy i Apium prostratum, czyli faktycznie gatunek selera. Mimo dobrych relacji z Maorysami, na wszelki wypadek postanowiono nie zakładać na lądzie nocnego obozu. Zamiast tego codziennie przez kilkanaście następnych dni przywożono chorych na ląd, co zdecydowanie sprzyjało regeneracji ich zdrowia. Zdrowi członkowie załogi natomiast rąbali drewno, zbierali pieprzyce i dziki seler i napełniali beczki w pobliskim strumieniu. Niestety nie odbyło się też bez kolejnych strat. 7 członków załogi zmarło już w Nowej Zelandii, zanim zdołali wyleczyć się ze szkorbutu. Potem, dokładnie w dniu Bożego Narodzenia, umarła jeszcze jedna osoba. Jeden z tubylców, których Francuzi porwali na wyspach Batanes w pobliżu Filipin. Ale na szczęście większość załogi poczuła się znacznie lepiej. Jeden z najbardziej chorych, którego ciało było tak opuchnięte, że jego towarzysze nie widzieli już dla niego ratunku, po zmianie diety w ciągu kilkunastu dni zaczął chodzić, a potem wyzdrowiał zupełnie.
kolejne dni mijały na uzupełnianiu zapasów oraz naprawach statku. Francuzi wielokrotnie schodzili na ląd, gościli w wiosce i ścinali za pozwoleniem wodza drzewa kauri, idealne na przykład na maszty. Kapitan starał się podchodzić do Maorysów z szacunkiem i ponoć zawsze prosił o pozwolenie na przykład na wycinanie drzew. Maorysi z kolei chętnie handlowali żywnością, głównie rybami i warzywami i co najmniej dwukrotnie odwiedzili też statek zakotwiczony w zatoce. W zamian za okazaną życzliwość Francuzi podarowali tubylcom kawałki sukna, ziarna pszenicy, ryżu i grochu, a nawet hodowane na statku dwie młode świnie oraz koguta i kurę. Ani zwierzęta, ani rośliny, które przywieźli Francuzi, nie były wcześniej obecne w Nowej Zelandii, więc te prezenty oznaczały też potencjalne wprowadzenie nowych gatunków na koniec świata. Francuzi objaśnili też Maorysom, jak zasiać, zebrać i zmiażdżyć pszenicę oraz jak upiec z niej placki. Ponadto kapitan i jego oficerowie zapisali też w swoich dziennikach jedne z pierwszych europejskich opisów maoryskiej kultury z wnikliwymi komentarzami i rysunkami. Francuzi spędzili w zatoce 14 dni. Przez większość czasu relacje z Maorysami były dobre, ale w pewnym momencie nagle zaczęły się psuć. Historycy podejrzewają, że wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze, Francuzi mogli naruszyć tapu, czyli duchowy zakaz, który był nałożony na różne miejsca i rzeczy, o czym rzecz jasna nie mieli pojęcia. Na przykład pewnego razu kapitan przyczepił do włosów wodza długie białe pióro. Niestety tym samym dotknął też jego głowy, a zgodnie z maoryską kulturą absolutnie nie powinien był tego czynić. Poza tym ciała tych 8 osób, które zmarły na szkorbut, zostały wyrzucone za burtę wprost do zatoki, a to dla tubylców oznaczało skażenie wody i bardzo poważny problem. Zgodnie z miejscowym zwyczajem musieli teraz nałożyć tapu na bardzo ważne łowisko, a w konsekwencji stracili przynajmniej czasowo cenne źródło pożywienia. Po drugie, Francuzi niechcący zaczęli wykańczać tę grupę tubylców ekonomicznie. Mniej więcej 100-osobowa wtedy załoga statku konsumowała przecież znaczne ilości jedzenia. A że tubylcy nie gromadzili poważniejszych zapasów, był to dla nich poważny powód do niepokoju, który w końcu doprowadził do znacznego ograniczenia handlu. De Surville nie bardzo potrafił to wszystko dostrzec. Starał się być sympatycznym dla Maorysów, ale wobec niezrozumiałej zmiany ich postawy zaczął się teraz pogrążać w coraz większej frustracji. 27 grudnia, gdy większość załogi przebywała na lądzie, pogoda nagle się pogorszyła. Kiedy nadeszły oznaki zbliżającej się burzy, dwie łodzie zdołały wprawdzie bezpiecznie wrócić na statek, lecz trzecia, która wyruszyła najpóźniej, nie miała takiego szczęścia. W łodzi znajdował się drugi oficer nazwiskiem Lorm, a także lekarz i marynarze, w tym wielu chorych, w sumie 33 osoby. Mieli ze sobą 3 beczki z wodą, kotły, siekiery i trochę drewna na opał. Wiatr był niezmiernie silny. Gdy odbili od brzegu około 5, podnieśli niewielki żagiel, w który była wyposażona łódź, ale ten niemal natychmiast się zerwał. Chwycono za wiosła, ale i to, zwłaszcza dla chorych, było niezwykle trudne. Walka z żywiołem trwała przez 4 godziny. Wichura znosiła łódź w stronę skał, a fale co chwila ją zalewały. W końcu, gdy nad zatoką zaległy ciemności, postanowiono porzucić próby dotarcia do Saint-Jean-Baptiste i wrócić po prostu na plażę. To także nie było proste, ale na szczęście po jakimś czasie załodze udało się dotrzeć na brzeg. Tam marynarze spędzili noc, a po kilku godzinach udało im się rozpalić ogień. Rankiem na plaży pojawili się Maorysi. Przynieśli suszone ryby, a wódz zaprosił Francuzów do swojej chaty, by mogli schronić się tam przed wichurą. Nazywał się Rangi Nui i dotąd prawdopodobnie był Francuzom nieznany. Nie było w tym nic dziwnego. Maorysi posiadali złożony system plemienny, a na danym obszarze mogło mieszkać kilka spokrewnionych ze sobą klanów, a zatem mogło być też kilku wodzów o zróżnicowanym statusie. Tymczasem burza, zamiast powoli słabnąć, gwałtownie wzbierała na sile. W niektórych źródłach można przeczytać, że trwała 3 dni. W którymś momencie drugi oficer Lorm, który nabrał pewności, że w chacie wodza chorzy mają odpowiednie warunki, wziął kilku mężczyzn i wszedł na szczyt wzgórza, z którego rozpościerał się widok na wody zatoki. To, co zobaczył, wprawiło go w przerażenie.
Saint-Jean-Baptiste z podartymi żaglami, smagany falami i silnym wiatrem, dryfował prosto na skały. W tym momencie był przekonany, że statek roztrzaska się na kawałki, a on resztę życia, zresztą nie wiadomo czy długą, spędzi w Nowej Zelandii. I rzeczywiście, sytuacja była bardzo poważna. Francuski statek od wielu godzin zmagał się z burzą. Załoga czyniła ekstremalne wysiłki, by utrzymać statek w bezpiecznej odległości od brzegu, ale wiatr się nasilał, rwał żagle i rzucał statkiem na wszystkie strony, a w pewnym momencie Saint-Jean-Baptiste znalazł się w odległości 20 metrów od skał. Jedynym człowiekiem, który wiedział co robić, był de Surville. Jak zwykle kalkulował na chłodno i podejmował najtrudniejsze decyzje. Kiedy kotwice zaczepiły o skały, rozkazał je odciąć, aby uniknąć rozbicia statku. Odnaleziono je wbite w dno dopiero 200 lat później. W każdym razie w końcu, dzięki nadludzkim wysiłkom załogi, udało się jednak wygrać z żywiołem. De Surville wprowadził statek do niewielkiej, o wiele spokojniejszej zatoki, którą nazwano Zatoką Schronienia. Bilans tej walki był jednak katastrofalny. Z 4 kotwic stracono 3. Żagle były podarte, maszty uszkodzone, a ster złamany. W dodatku stracono też jedną z łodzi, która była trzymana na holu. Dla kapitana to wszystko mogło oznaczać koniec jego ambitnych planów dalszej eksploracji wybrzeża i poważne przeszkody dla dalszej podróży. Tymczasem grupa drugiego oficera spędziła na lądzie już drugą noc. Warunki na morzu były wciąż bardzo trudne, choć dzięki zmianie pozycji statku, rankiem udało im się powrócić na Saint-Jean-Baptiste. Kapitan mógł być zadowolony, że mimo tych dramatycznych wydarzeń nie stracił wtedy ani jednego człowieka, ani z rąk Maorysów, ani z powodu burzy. W swoim dzienniku napisał tak. Z lądu wiał wiatr. Łódź, która była na brzegu, wróciła, chociaż bez świeżej wody i drewna opałowego, które trzeba było wyrzucić do morza. Ta łódź zawierała 33 ludzi. Tubylcy okazywali im przyjaźń i zapraszali do spania w swych chatach. Kolejny dowód na to, że łagodność, z jaką ich potraktowaliśmy, odniosła skutek. Odkąd tu jesteśmy, uczyniliśmy tylko dobro. To dowód na to, że zawsze lepiej przedstawiać się z łagodnością i cierpliwością, niżeli z przemocą. W niedzielę pogoda w końcu się poprawiła i można było przystąpić do uzupełniania zapasów i częściowej naprawy statku. De Surville osobiście popłynął z chorymi oraz dwoma oficerami na ląd. Łowili ryby, nabrali wody i nazbierali jadalnych roślin. Zostali też zaproszeni do wioski przez jednego z miejscowych wodzów i zjedli z nim wspólny posiłek. Prawdopodobnie kapitan szukał też ochotnika wśród Maorysów, który chciałby mu towarzyszyć w dalszej oceanicznej podróży, chociaż nikogo takiego nie znalazł. Mimo uszkodzeń statku, bilans pierwszych 13 dni pobytu Francuzów w Nowej Zelandii można określić jako poważny sukces. Nie przelano tu żadnej krwi, nikt nie zginął ani nie został ranny. Zapasy zostały uzupełnione, a spora część chorych na szkorbut zaczęła wracać do zdrowia. De Surville miał wielkie szanse zostać zapamiętany jako wielki odkrywca i ten, który doprowadził do nawiązania dobrych relacji z Maorysami. Ale 31 grudnia wszystko zmieniło się całkowicie. O świcie z pokładu Saint-Jean-Baptiste zauważono łódź, którą Francuzi stracili przed 3 dniami podczas walki z wichurą. Było to zupełnie niespodziewane odkrycie, bowiem kapitan był niemal pewny, że łódź została bezpowrotnie zniszczona. Tymczasem leżała na plaży po zachodniej stronie zatoki, a wokół niej kręcili się Maorysi. Kapitan postanowił odzyskać ją osobiście. Zabrał ze sobą obstawę. 8 żołnierzy uzbrojonych w broń palną, 16 marynarzy oraz 3 cieśli, którzy mieli naprawić łódź, gdyby ta okazała się uszkodzona. Ale kiedy Francuzi dotarli na brzeg, łodzi już tam nie było. Znaleźli za to wyraźne jej ślady na piasku. De Surville opisał to w swoim dzienniku. W końcu odkryliśmy ślad, który wskazywał, że łódź przeciągnięto przez wydmy do rzeki, płynącej po drugiej stronie tych wydm. Jest tam wiele szuwarów, w których mogliby ukryć łódź, a może przyciągnęli ją do sąsiednich jezior, z których ta rzeka wydaje się wypływać. Mimo długich poszukiwań nie znaleziono jednak niczego oprócz kawałka liny. Dla Europejczyków ewidentnie była to kradzież, dla Maorysów już niekoniecznie, bo według niektórych źródeł, zgodnie z maoryską tradycją, każda rzecz wyrzucona przez morze na brzeg należała do wodza tego obszaru i do całego plemienia.
Jakkolwiek nie było, de Surville zinterpretował to po swojemu. W dzienniku napisał tak. Wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni przemierzaniem tak dużej ilości piasku i wydm podczas tych poszukiwań. Na szczęście po drodze zabiliśmy kilka ptaków. Szybko włożono je do kociołka z dużą ilością dzikiego selera. I była to uczta godna bogów. Po znakomitym obiedzie postanowiłem się zemścić za kradzież, której dokonali tubylcy pod naszymi nosami. Udałem się w prawy róg zatoki, tam gdzie znajdują się domy. Wkrótce dostrzegliśmy tłum tubylców. Niektórzy z najodważniejszych nie byli daleko. Jeden z nich dawał mi nawet znaki, abym podszedł do niego. Pozostałem nieruchomo i dałem mu znaki, aby to on podszedł do mnie. Wahał się długo. W końcu podjął decyzję i podszedł prosto do mnie bez broni. Pierwszy oficer dodaje, że Maorys trzymał w ręku zieloną gałązkę, czyli symbol przyjaźni. Kapitan z kolei pisze, co było potem. Robiłem mu wyrzuty za kradzież łodzi i jednocześnie kazałem kilku marynarzom, by go związali, co uczynili. Potem marynarze i żołnierz zaprowadzili wodza do naszej łodzi. Następnie, pragnąc jeszcze dalej przedłużyć mą zemstę, skręciłem w stronę dwóch ładnych tubylczych łodzi, które były niedaleko nas. Obie pełne porządnych sieci, gotowych do łowienia. Jedną z nich kazałem zabrać na statek. A ponieważ były zrobione z trzciny, natychmiast je podpaliłem. To samo zrobiłem z 5 albo 6 grupami chat, które stały wzdłuż rzeki. Były tam też małe magazyny na korzenie paproci, z których robią codzienne posiłki. I te też podpaliłem. Ludzie ci są bardzo zwinni i ilekroć szedłem w ich kierunku, nagle wchodzili na wzgórze. Ilekroć się odwracałem, szli za mną. Potem żołnierz dostrzegł ze szczytu wydmy kilku tubylców idących szeregiem i zmierzających w kierunku naszej odległej łodzi. Bałem się, że odbiorą mi więźnia, którego pilnuje tylko 3 ludzi. Szedłem więc bardzo szybko w kierunku łodzi, co bardzo mnie zmęczyło. Byłoby mi bardzo przykro, gdybym stracił swą zdobycz. Kiedy dotarłem do łodzi, rzeczywiście było tam 5 lub 6 tubylców, których nasz więzień namawiał, by go bronili. Ci wymachiwali lancami, ale 2 moich żołnierzy nabiło muszkiety i tubylcy rzucili się do ucieczki. Francuzi spalili wtedy około 30 miejscowych chat, natomiast pierwszy oficer napisał. Wyspiarze, widząc ogień w swych domach, łodziach i sieciach, zebrali się wokół w pewnej odległości. Byli uzbrojeni we włócznie i pałki, ale nie odważyli się podejść, dopóki nie wycofaliśmy się do łodzi. Pożary rozprzestrzeniły się nawet na zarośla i wzgórze obok zatoki schronienia i wygasły dopiero o 8 wieczorem. Kapitan powrócił na statek ze swoją eskortą oraz porwanym wodzem. Na pokładzie wielu członków załogi z łatwością go rozpoznało. Był to nikt inny jak Ranginui, który tak serdecznie przyjął ich w czasie burzy kilka dni wcześniej, zaoferował nocleg w swej chacie i szczodrze nakarmił. Drugi oficer Lorm, który dowodził wtedy tą grupą, napisał w swoim dzienniku. Wrócili na pokład po południu z więźniem, który okazał się tym samym tubylcem, który przyniósł mi suchą rybę, gdy nie miałem jedzenia w zatoce schronienia podczas złej pogody. Największe współczucie oraz wzruszenie spowodowało we mnie przybycie na pokład tego biednego nieszczęśnika, który rozpoznając mnie i nie wiedząc jaki miał być jego los, rzucił mi się na kolana i mocno uścisnął ze łzami w oczach. Mówił mi różne rzeczy, czego nie rozumiałem, ale dawał mi znaki, że to on przyniósł mi rybę w czasie, gdy ani ja, ani ci, którzy mieli nieszczęście nie być w stanie dołączyć do statku, nie mieliśmy nic do jedzenia. Mężczyzna wydawał się błagać o wybaczenie. Zrobiłem co w mojej mocy, by go pocieszyć i dać mu do zrozumienia, że nie mamy zamiaru zrobić mu krzywdy. Bez skutku. Nie przestawał płakać, zwłaszcza gdy widział, jak kładą mu kajdany na nogi. Tę samą scenę, choć nieco inaczej, opisał też pierwszy oficer. Wyspiarz, którego pochwycił i zabrał na pokład pan de Surville, ma około 35 lat. Wydaje się być bardzo silny i energiczny. Ma 5 stóp i 2 cele wzrostu, jest bardzo kanciasty, wytatuowany i uczesany jak ludzie z wybrzeża Gwinei, z długimi, czarnymi włosami. Jego szata składa się z pewnego rodzaju płaszcza z psiej skóry, który okrywa ciało. Części nim niepokryte są natomiast przykryte lnianą odzieżą. Biedak wydaje się być bardzo łagodny i bardzo spokojny. To ten sam, który zaproponował naszym kompanom z łodzi, by poszli spać w jego chacie i który przyniósł im ryby. A bojąc się, że ucieknie do brzegu w pław, musiałem go zakuć w kajdany.
Dalej ten sam oficer pisze o błędzie, który jego zdaniem popełnił pan de Surville, choć jego sposób rozumowania jest specyficzny. Moim zdaniem pan de Surville popełnił dziś wielki błąd, nie chwytając tuzina wyspiarzy. Byliby bardzo przydatni tu na pokładzie do kierowania dolnymi żaglami. Straciliśmy już 60 ludzi z załogi, a ponad 40 nadal choruje. Przy skąpej załodze, która nam pozostała, nie jesteśmy w stanie dokończyć naszego rejsu. Natomiast sam de Surville wydawał się bardzo zadowolony z tego, co zrobił, a zwłaszcza z porwania tubylca. Zresztą prawdopodobnie już od 2 dni szykował się do opuszczenia zatoki. Po wydarzeniach tego dnia wiedział, że nie ma już czego tam szukać, a Maorysi zapewne przygotowują się do odwetu. Poza tym pozostała mu już tylko jedna kotwica, statek był uszkodzony i nie miał już możliwości manewrowania w wąskich zatokach. Dlatego kapitan podjął wtedy ostateczną decyzję o opuszczeniu Nowej Zelandii. W swoim dzienniku napisał tak. Widząc, że wiatr jest nadal zbyt silny dla statku na ostatniej kotwicy i mając w dodatku to, czego szczególnie pragnąłem, a mianowicie tubylca i czółno, i wiedząc, że moja załoga, częściowo przywrócona do zdrowia, wytrzyma jeszcze trochę trudności, kazałem podnieść kotwicę. O 9 wieczorem byliśmy pod żaglami. Wiatr był przyjemny, świeży, południowo-zachodni. Gdy tylko opuścili zatokę, kapitan zebrał swych oficerów, aby naradzić się co do kierunku dalszego rejsu. Pierwotny plan zakładał, że gdyby nie udało się odnaleźć ziemi Davisa, to statek miał powrócić na Filipiny lub do Batawii w celu sprzedaży towarów i zredukowania strat finansowych. Ale teraz ten plan wydawał się mało realny. By dostać się w tamte strony, San Jean-Baptiste musiałby pokonywać cieśniny oraz omijać przylądki. A to przy jednej kotwicy oraz niepewnych wiatrach było zbyt wielkim ryzykiem. Wiatry sprzyjały za to żegludze na wschód, przez Pacyfik, ku brzegom amerykańskim, a jeśli ocean był w miarę pusty, to nie wymagało to żadnych skomplikowanych manewrów. Poza tym kapitan chciał w dalszym ciągu odnaleźć ziemię Davisa, bajecznie bogatą krainę i główny cel tej wyprawy. Perspektywy były obiecujące, dlatego nie bacząc na gigantyczną odległość, którą mieli do pokonania, wyznaczył kurs przez Pacyfik. W noc sylwestrową, wkrótce po 5 rano, Nowa Zelandia zniknęła im z pola widzenia. Żeglowali znowu przez wody niemal zupełnie Europejczykom nieznane. Jak dotąd żaden europejski statek nie pokonał Pacyfiku z zachodu na wschód, płynąc na tak wysokich szerokościach geograficznych. Gdyby istniał tam ląd, Terra Australis lub Ziemia Davisa, de Surville zyskałby sławę jego wielkiego odkrywcy. Randlinui, porwany wódz Maorysów, podobno był na pokładzie traktowany dobrze. Na przykład wiemy, że regularnie jadał obiady z kapitanem. Pierwszy oficer zapisał w swoim dzienniku. Nasz wyspiarz wygląda na bardzo smutnego. Często wzdycha i płacze. Ma jednak dobry apetyt, je i pije wszystko to, co dostanie. Kapitan dobrze się nim opiekuje i pozwala mu spać w sali narad, obok małego kafira, którego schwytaliśmy wcześniej na wyspach Salomona. Ten ostatni jest już do nas przyzwyczajony i nie płacze już za swoją ojczyzną. Zaczyna mówić też po francusku. Jest bardzo bystrym chłopcem i ma dużo osądu. Jakiś czas później napisał z kolei: nasz wyspiarz z Nowej Zelandii chyba dokonał wyboru. Nie wygląda już na smutnego, śmieje się ze wszystkimi, dużo je, pije i dobrze śpi. Od czasu do czasu boi się jednak, że potem go zjemy. W ten sposób wyspiarze postępują z jeńcami, których biorą w niewolę w swym kraju. Trasa, którą mieli do pokonania, liczyła ponad 11 tysięcy kilometrów. Pokonali ją w około 100 dni. Nie napotkali ziemi Davisa, ani żadnych nieznanych wysp i żeglowali ciągle przez pusty ocean. Nie obyło się też jednak bez ofiar. Świeże zapasy z Nowej Zelandii skończyły się szybko, a członkowie załogi, jeden po drugim, znowu zaczynali chorować na szkorbut. 19 lutego zmarła pierwsza osoba, a potem umierały kolejne. 24 marca na horyzoncie pojawiły się pierwsze wyspy, Juan Fernandez, przy których właściwie mogliby się zatrzymać i uzupełnić zapasy. Prawdopodobnie jednak kapitan uznał to za zbyt ryzykowne z jedną kotwicą i zdecydował się na dalszą podróż do Peru. Tego samego dnia Ranginui umarł na szkorbut, a jego ciało zostało wrzucone do morza. Zawinięcie do któregoś z portów hiszpańskich w Ameryce Południowej było kolejnym problemem, który spędzał sen z oczu kapitanowi.
Istniało poważne ryzyko, że władze hiszpańskie nie potraktują Francuzów przyjaźnie. Miejscowe prawo zakazywało w tym czasie korzystania z tych portów statkom spoza Hiszpanii, więc po przybiciu do brzegu cała załoga mogła zostać aresztowana, a statek oraz towary skonfiskowane. I chyba właśnie dlatego, choć nie mam tu całkowitej pewności, du Surville zdecydował się nie wpływać do portu w Callao położonego tuż obok Limy. Zamiast tego postanowił lądować na plaży w okolicach osady Chilca, oddalonej od tego portu o 60 km i tam szukać pomocy. Innym wytłumaczeniem, dlaczego to zrobił, mogło być to, że ze względu na uszkodzenia i chorobę załogi nie chciał już płynąć ani dnia dłużej, choć nie wiem, czy po przebyciu 11 tysięcy kilometrów dodatkowe 60 zrobiłoby jakąkolwiek różnicę. 7 kwietnia zauważono brzeg, ale morze było wzburzone, a wieczorna próba lądowania na plaży się nie udała. Noc spędzono na statku, a rankiem mimo potężnych fal podjęto kolejną próbę. Jean-François-Marie du Surville wraz z 3 towarzyszami wsiadł do niewielkiej łodzi i ruszył w kierunku lądu. Ale miał pecha i to już po raz ostatni. Jedna z fal była większa niż się spodziewał, runęła na pokład i wywróciła łódź. Du Surville oraz dwaj inni ludzie wpadli do morza i nigdy już z niego nie wypłynęli. Ich ciała kilka dni później wyłowili miejscowi rybacy. Reszta załogi, zgodnie z instrukcją, którą pozostawił kapitan na wypadek swej śmierci, popłynęła natomiast na północ, do portu Callao. Gdy tam dotarli, udzielono im niezbędnej pomocy medycznej, ale też przeprowadzono śledztwo odnośnie celów francuskiej misji. Niektóre źródła podają, że du Surville miał jeszcze jeden sekretny plan i właśnie dlatego płynął do Peru. Być może chciał wymienić swe luksusowe towary na amerykańskie srebro, co było sprzeczne z hiszpańskim prawem. Nie wiem, czy jest to prawda, wiadomo natomiast na pewno, że władze hiszpańskie skonfiskowały statek oraz wszystkie towary, które przewoził w swoich ładowniach, a także uwięziły załogę. Niewola trwała 2 lata. W więzieniu zmarły kolejne osoby. Niektórym z kolei udało się z niego zbiec. Pozostali w końcu zostali zwolnieni i odesłani na własnym statku do Francji, choć było ich już na tyle niewielu, że do załogi trzeba było dołączyć 63 hiszpańskich marynarzy. Dotarli do portu w Bretanii 20 sierpnia 1773 roku, 4 lata i 2 miesiące po wypłynięciu z francuskich Indii. Ze 173 członków załogi, którzy wypłynęli z Jean-François-Marie du Surville, 79 zmarło, 28 zdezerterowało i tylko 66 dopłynęło do Francji. Los 5 tubylców, których porwano po drodze na rozkaz kapitana, również był dramatyczny. Maoryski wódz Ranginui umarł na Pacyfiku. Jeden z tubylców porwanych koło Filipin zmarł w Nowej Zelandii, natomiast losu 2 pozostałych chyba nie znamy. Wiemy za to, że chłopakowi porwanemu na Wyspach Salomona udało się przeżyć przynajmniej do końca wyprawy. Z pewnością był na pokładzie Saint-Jean-Baptiste, gdy ten przybił do portu w Peru. Mimo że du Surville opłynął pół świata, nie jest odkrywcą, o którym uczymy się w podręcznikach. Trzeba przyznać, że wielokrotnie miał ogromnego pecha. Był dowódcą 3. europejskiej wyprawy do Nowej Zelandii, ale wbrew temu, co pewnie sam myślał, nie postawił tam stopy jako pierwszy Europejczyk, bo o kilka tygodni ubiegł go Cook. Nie odkrył też wschodniego wybrzeża Australii, mimo że jego załoga wyczuwała już ląd, a także Nowej Kaledonii, mimo że przepłynął tuż obok. Nie sprzyjała mu także natura. Burza w Nowej Zelandii pozbawiła go dalszej możliwości eksploracji wybrzeża, a potem w Peru ogromne fale na zawsze pogrążyły go w oceanie. Mimo to jego podróż dostarczyła jednak kilku bardzo ciekawych odkryć. Po pierwsze, udało mu się ponownie dotrzeć do Wysp Salomona, które choć były już Europejczykom znane od 200 lat, to nie zostały wcześniej zbadane w stopniu, w jakim zrobił to du Surville. Po drugie, jako pierwszy Europejczyk przepłynął duże obszary Morza Koralowego. Po trzecie natomiast, przepłynął Pacyfik trasą, która pozwoliła z dość dużą pewnością wykluczyć istnienie Terra Australis, a przynajmniej wykluczyć istnienie lądu, który sięga daleko na północ. Za chwilę opowiem wam jeszcze o pewnym niezwykłym spotkaniu, do którego doszło w 5 lat po śmierci kapitana Jean-François-Marie du Surville.
Ale ponieważ chcę zakończyć ten film pewnym obrazem do przemyślenia, już teraz chciałbym wam podziękować za słuchanie tej opowieści do końca. Muszę przyznać, że ten odcinek miał pierwotnie trwać jakieś 15-20 minut, ale potem znalazłem kolejne źródła i tak jakoś zrobiła się z tego całkiem spora opowieść, a ja miałem ogromną frajdę, łącząc szczegóły w całość. Jeśli możecie, napiszcie proszę choć krótki komentarz, kliknijcie subskrypcję, dzwonek i łapkę w górę, a pewnie podpowie to algorytmom, że warto podsunąć tę opowieść też innym. Jeśli podobał wam się ten film i chcielibyście dołączyć do patronów kanału, to możecie to zrobić wchodząc na patronite.pl/światwciąga. Każdy wasz gest, niezależnie od kwoty, jest dla mnie ważny, potrzebny i powoduje, że widzę sens w tym, co robię. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy już wspierają ten kanał. A jeśli chcielibyście posłuchać więcej historii o żeglarzach, odkrywcach, Maorysach i Nowej Zelandii, na kanale jest już sporo odcinków, które mogą się wam spodobać. Polecam szczególnie film o Tupai, a także o Starej Zelandii, zagadce pochodzenia Maorysów, odkrywcach Nowej Zelandii i ptakach Moa. Mam też już w dużej mierze opracowany odcinek, który będzie naturalną kontynuacją tej opowieści, o czwartej europejskiej, a drugiej francuskiej wyprawie, która dotarła do Nowej Zelandii w nieco ponad 2 lata po Dusurville. Historia jest dramatyczna, a Maorysi odgrywają w niej główną rolę. I tak dochodzimy do epilogu, a właściwie do niezwykłego spotkania, do którego doszło w 5 lat po śmierci Jean-François Marie de Surville. Miało to miejsce w porcie w Kapsztadzie, na pokładzie statku Resolution, a przy obiedzie spotkało się wtedy dwóch wybitnych żeglarzy. Pierwszym był znany już wam James Cook, który akurat wracał ze swojej drugiej wyprawy. Była to podróż równie niezwykła jak pierwsza. Cook zbadał wtedy wielkie obszary południowego Pacyfiku i podobnie jak de Surville w zasadzie wykluczył możliwość istnienia na nim jakiegokolwiek dużego lądu. Ponadto dotarł do Antarktyki, opłynął ją dookoła, widział góry lodowe oraz ponownie 3-krotnie odwiedził Nową Zelandię. Jego rozmówcą na tym spotkaniu był natomiast francuski oficer i żeglarz Julien-Marie Crozet. On również niedawno wrócił z Nowej Zelandii. Brał udział w drugiej francuskiej wyprawie do tego kraju, tej samej, o której opowiem za jakiś czas. Dziś ważne jednak jest dla nas coś zupełnie innego. Crozet jako francuski oficer znał dobrze przebieg wyprawy, o której dziś opowiadałem, wyprawy Jean-François-Marie de Surville. I szczegółową relację o niej zdał wtedy Cookowi. Wyobraźcie sobie tę scenę. Sala narad na statku Cooka. Po obiedzie panowie odkładają wino gdzieś na bok, by zrobić miejsce na stole. Crozet rozwija mapę Nowej Zelandii z zaznaczoną trasą Saint-Jean-Baptiste oraz datami poszczególnych pozycji statku. Cook słucha z rosnącym zdziwieniem. Zagląda do swoich notatek, porównuje zapisane pozycje swojego statku z tym, co pokazuje mu Francuz. I wtedy odkrywa, że przy przylądku północnym minął Jean-François-Marie de Surville zaledwie o włos. Ciekawe co myśli, nad czym się zastanawia. Czy myśli o przeznaczeniu, zbiegu okoliczności, spisku czy też przypadku? Bo jak to możliwe, by dwa statki, niezależnie od siebie, mogły dotrzeć na koniec świata do prawie nieznanej wyspy dokładnie w tym samym czasie?